Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiam sobie o tym, kiedy sprzedawać ten paryś. No kiedy się z niego wyprzedać, żeby wyjść na tym najlepiej. No przed tym wszystkim chciałem Was zaprosić na mojego Discord, gdzie trwa aktualnie konkursik, nawet nie aktualnie, a co tydzień 20 face of kart do wygrania albo z 20 zł plikiem jak wolicie. No ale żeby wygrać w ogóle to musicie mieć łapki, komentarze pod filmami, więc pamiętajcie o tym, bo wiele z Was nie zostawia, no i przez to są później problemy. No, jakie są, albo zostawiają po wygranej, więc no nie, widzowie, takie coś się nie liczy, to nie jest fair. No i wracając do tego tematu odcinka, kiedy się wyprzedawać z Paryża? No to już jest problematyczne poniekąd, bo Paryż ma szansę oddać przyszłościowo, według mnie nie do końca, w sensie ok, może oddać, ale inne eventy lub rzeczy, według mnie, po prostu zrobią lepsze procenty. No bo zobaczcie, widzowie, co by musiało się stać, żeby ten Paryż jakoś super poleciał w górę. Pierwsza sprawa, popyt musi być ciągle większy niż ta podaż, czyli niż, niż ten supply, napiszę Wam tak, sub, sub zero, no, tutaj, a, a, a. no popyt, czyli zainteresowanie ludzi musi być ciągle większe niż ten supply, jak na razie mniej więcej możemy się domyślać, że supply Paryża jest trzykrotnie większy niż supply Antwerpu, więc jest to dobre dla, dla inwestorów Paryża? Nie, jest to tragiczne. Powiecie sobie, ale jak to popis tragiczne? Przecież no, jest go dużo więcej. No, no właśnie, jest go dużo więcej, więc tu jest ten problem. Jeżeli sytuacja byłaby taka, że podczas promocji popyt byłby mały, mał, przepraszam, popyt, no popyt byłby mały, to super, podaż byłaby mała. Jeżeli po zakończeniu promocji nagle popyt by super poleciał w górę, czyli zainteresowanie ludzi idzie w górę, a ilość tych kapsułek jest mała, to jesteście w niebie. Tylko tu jest problem taki, że zainteresowanie ludzi podczas promocji było ogromne. Kupowali tych kapsułek na potęgę, chociażby sobie wejdźmy w tych kandydatów. Widzimy tak, sobie klikamy ogółem. W ogóle PIK dzisiaj był kolejny, to jest takie losowe na tym Paryżu poniekąd, zobaczcie, z 1,49 na 1,40, no nie wiem, nie wiem kto, no, nie, nie, nie wiem kto to serio kupuje. 101, 119, 85, 70, coś, no. Kurde, widzicie jakie potężne liczby tutaj wchodzą w grę? I też co warte jest do podkreślenia, widzowie? Sztokholm trwał 49 dni. Antwerp, mówię w kolejności o eventowo, 68 dni. Rio, które oczywiście miało tło, więc tak sensu jest tu liczyć, ale 72 dni. Paryż trwał 106 dni. I co tu jest warte podkreślenia? Z eventu na event ta liczba dni promocji rośnie. Co to oznacza? Oznacza to, że Kopenhaga, następny major, tak? W Kopenhadze jest następny major. E, może trwać jeszcze dużo więcej. Wchodząc sobie chociażby na stronkę, która jest podana w opisie Wszystkie ważne linki macie podane w opisie możecie zaobserwować, że major będzie 17 marca, czyli tak około 10-15 będziemy już wiedzieli jak sytuacja stoi. Macie też tu RMR, -y, jak sami widzicie, ostatnie się kończył 4 marca, więc no, jest jak jest. Albo no, 20. ale to kurde, American to tak chyba nas jest, więc... A nie przepraszam, będą nas interesowały, bo to też będą właśnie to takie drużniki ciekawe furia w ogóle, no jest jak jest. No i co? Kopenhaga, co będzie trwała 107 dni, 100, 120 dni? Kumacie, to jest tak, tak śmieszna sytuacja, że zaraz dojdziemy do momentu, kiedy będzie promocja trwała od majora do majora. Jest to realne, jak, jakby. jakby jak patrząc na to, co tu się dzieje, co nie? Patrząc na to, co tu się dzieje, jest to realne. Druga sprawa, co musi się wydarzyć, żeby w ogóle Paryż oddał. Popyt musi się teraz znacznie zwiększyć. Pytanie do Was, czy coś, co ma supply najprawdopodobniej Antwerpu razy 3, albo nawet razy 2? I czemu tak to mówię? No chociażby porównując sprzedaż na rynku z tym, ile tego jest, ile ta promocja trwała. No bo 68 dni versus 106 dni to jest, jest ogromna różnica. Biorąc pod uwagę, ile graczy grało, sobie wpiszmy Antwerp. No nie oszukujmy się, mówiąc, że kandydaci są najbardziej. No to tutaj były legendy, sobie zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. Eee, promocja trwała dużo krócej. No i zobaczcie, tutaj sprzedawało się mniej więcej 50, no 60, 70, gdzie w piku tutaj sprzedało się ile? W piku się sprzedało, było chociaż raz powyżej stówki? Może na początku, o jest, na początku były dwa dni. No ale dobra, potem było... Mm, no kurde, o było, było, było. Jest 105. A w Paryżu? A w Paryżu to, to normalnie było prawie, że koło setki, albo tam, co, co wy w ogóle? 50 tysięcy w Paryżu? To łatwiej będzie wyliczyć, ile, ile, razy tak, ile razy tak nie było, niż było, nie? Zobaczcie. Blisko 50 jest gdzie? O, tutaj było blisko 50, powiedzmy raz. Tutaj w ogóle 200. Co to kurde jest? 200 koła dla Paryża? Co kurde? O, 200, 300, <grym> to, jest jak jest. Dobra, raz było blisko 50, to dwa, było dwa, no powiedzmy trzy, no widzicie jaka tu jest sytuacja, widzicie sami, tu znowu prawie 200 koła się zrobiło, jest jak jest ogólnie widzowie, no, dla mnie to są liczby ogromne, serio, ogromne, jeżeli ktoś mi powie, że ej Bob słuchaj, to wcale nie jest tak, że liczby są ogromne, one są małe, no nie, no te liczby są ogromne. Nie wiem, jak ktoś mi będzie... Tutaj się jeszcze nie wliczyło, bo tu właśnie jestem to tak chyba z miesią na miesiąc. No, jak ktoś mi będzie próbował mówić, że ten Paris jest w małych ilościach, no to xD mu mogę napisać. I wy też mu możecie napisać xD. Jest w ogromnych ilościach. Ten supply jeszcze się nie wylał na rynek. Nie wiem, czy ten popyt się zwiększy na niego, ale jakby się zwiększył na niego, na antwerp analogicznie by się zwiększył. E Według mnie to jeszcze runie w dół. Ale dobra, wracając. Jaki drugi scenariusz musiałby być? Jak już ustaliliśmy, że popyt by musiał się drastycznie zwiększyć, no to jaki drugi scenariusz? Brak operacji. Jeżeli nie byłoby operacji, to byłoby idealnie. Czemu? No bo jak jest zazwyczaj operacja, to wszyscy się wyprzedają ze swoich starych rzeczy, przedmiotów bądź inwestycji, żeby zainwestować w operację, bo jest to dość mocno limitowane. Trwa to chyba 18 do 20 tygodni, po czym zazwyczaj po operacji ludzie chcą wrócić do tych swoich starych rzeczy i je kupują z powrotem. Czy Paryż najprawdopodobniej spadnie na początku operacji? Wydaje i myślę, żeby to było dość prawdopodobne, że po prostu by zleciał w dół. No, tak zazwyczaj to wygląda. Sorry, memory, jak kogoś to no, boli. No i trzecia sprawa: Kopenhagen. Kopenhagen musi być stłem. Jeżeli serio Kopenhagen będzie stłem, no to jesteśmy w wygranej pozycji. Mowa tu oczywiście o inwestorach w Paryżu, taki Antwerp, koło w zasadzie. Czemu jesteśmy w wygranej pozycji? No, bo ludzie zaczną kupować coraz więcej tych eventów bez tła. Tylko właśnie pytanie jest takie. Jeżeli Paryża jest aż tyle, to co będzie się wtedy działo z Antwerpem i Sztokholmem? Bo wiecie, jeżeli supply Paryża jest trzy razy większy niż Antwerpu, a supply Antwerpu jest tam dwa razy większy niż Sztokholmu, tylko że tutaj jest nowy system Holo i w sensu glitary, zapytacie się Bob, jaki nowy system, co ty gadasz? No patrz wizu, tu jest drugie. O, drugie. Tu jest trzecie. Tu jest drugie. Tu jest trzecie. Więc dużo więcej holo jest w Sztokholmie, niż w Antwerpie. Po prostu są klitery, pierwsze litery co jest warte podkreślenia, więc te klitery serio się dość mocno musiały wyprzedać i nakleić. Bo ludzie się hype'owali, później było Rio, które miało brzydkie, więc ludzie dalej naklejali te litery z Antwerpu. Sytuacja jest dość mocna. Według mnie ludzie dalej nie doceniają Antwerpu. Nowy system holo jest po prostu cudowny i wydaje mi się, że na przestrzeni pół roku doświadczymy ogromnych wzrostów, jeżeli chodzi o Antwerp. No tak mi się wydaje, tak, zresztą za 6 miesięcy jest ta Kopenhaga, jeżeli byłaby sytuacja, że Kopenhaga byłaby bez tła, no to inwestorzy Paryża są w dupie, inwestorzy Sztokholmu i Antwerpu również są w dupie, ale wydaje mi się, że nie aż takiej dupy jak Paryża, no bo nie oszukujmy się, Sztokholm i Antwerp są już dość mocno limitowane, a Paryż, no to Paryż to co to w ogóle ekstrem może napisać, nie? I podsumowując odcinek, czy opłaca się jest sprzedawać z Paryża? Um, nie wiem, jak chcecie ryzykować, możecie ryzykować. Ja mam pewne widzowie, ja tego Paryża nie tykam. Dalej, według mnie, jest to bez sensu. Dalej opieram na faktach i dalej, a właśnie, nie wiem czy mówiłem, przepraszam tutaj wszystkich, Sztokholm jednak nie zrobił lepszych procent od Paryża. Okazało się, że Paryż zrobił lepsze procenty od Sztokholmu, a koniec końców to wygląda tak, że Antwerp, tu są fakty, jak ktoś mi tu zaraz powie, że Bob, słuchaj, jesteś po stronie na Antwerp, w niego zainwestowałeś. Ja wam powiem tak, jak najbardziej zainwestowałem w Antwerp, mam ku temu dobre argumenty. To nie jest tak, że ja sobie mówię, słuchajcie, Antwerp jest najlepszy i nie daje argumentów. Nowy system Holo. Pierwszy event, który miał glittery. Event, który był przed Rio. Co to oznacza? Event w ogóle, który miał Rio. Oznacza to, że te glittery i Holo jeszcze bardziej się wyklejały. E event, który był przez długi okres na promocji przez Paryż. Serio, to było na promocji. Zresztą zobaczcie: 2,8. 2,8 zł kosztowały legendy. Aktualnie kosztują 6 zł. Ludzie dalej nie doceniają tego Antwerpu dla mnie. No i dobra, opieraj, opierając się na faktach, na no Antwerp zrobił lepsze procentówki niż Paryż, później zrobił Paryż lepsze procentówki niż Sztokholm, no i Sztokholm na końcu, jeżeli chodzi o kapsułki. Jeżeli chodzi o naklejki, to nie będę wnikał, bo tutaj niektóre zrobiły dobre procenty, tu również, i tu również, więc tak porównując, to tak wiecie, no pi oko. No, podsumowując, jak chcecie sobie ryzykować, sobie ryzykujcie, sami wyciągnijcie wnioski, czy jest to w ogóle realne, żeby ten Paryż oddał w long termie, Niby może oddać, ale też nie musi. Zresztą, zobaczcie, ile musi być rzeczy pozytywnych dla Paryża, żeby to w ogóle oddało. No, jest jak jest widzowie, tak? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wy się na to zapatrujecie, czy inwestujecie w Sztokholm, czy inwestujecie w Antwerp, w Rio, lub też Paryż. Trzymajcie się, no i cześć.